Ten obraz ma niezwykle ciekawą historię, bo jak pojawił się u nas po wojnie, tego człowieka w ogóle nie było widać. Tego młodzieńca, który był księciem legnicko-brzeskim, nazywał się Jan II i umarł mając 18 lat pod koniec właśnie 1495 roku. Albo on, jeszcze za życia, bo czasem sobie tak załatwiano epitafia, albo jego rodzina zamówiła taką tablicę pamiątkową, czyli epitafium, z wyobrażeniem zmarłego, z jego obrazem pobożności, objawem pobożności, i to jest obraz przedstawiający zwiastowanie, czyli jest Maria Panna, Archanioł Gabriel, który oznajmia Marii, że zostanie matką Syna Bożego, a na górze jest pokazany Pan Bóg. Za Janem stoi troje świętych, też nie bez znaczenia, jest święty z takim nożem do obdzierania ze skóry, to jest święty Bartłomiej Męczennik, który był patronem piastów, jest święty Jan Chrzciciel z barankiem, patronem był diecezji wrocławskiej i na górze święta Jadwiga z modelem kościoła, czyli to są święci, którzy protegują Jana. I co się stało dalej? Dalej zniknął książę na prawie 400 lat, ponieważ ta rodzina, która jest na pierwszym planie, jest rodziną renesansową, mianowicie z połowy XVI wieku. Ta rodzina albo kupiła, albo odziedziczyła ten obraz, kazała zamalować pierwotnego fundatora i po prostu kazała namalować siebie. Potraktowała to jak takiego gotowca. Dość wrednie, dlatego że ten człowiek prosił o modlitwę po prostu. No i cóż widzimy dalej? Mianowicie konserwatorzy, jak dostali ten obraz pod koniec lat 60. i tu również bardzo uzdolniona konserwatorka pani Daniela Stankiewicz po prostu odsłoniła, bo oczywiście po prześwietleniu tego obrazu rentgenem zobaczono, że rzeczywiście jest ten pierwotny fundator i konserwatorzy się zastanawiali, czy za karę nie ściągnąć tych ludzi, prawda? Bo można to zmazać. Każdy, kto widział Jasia Fasole, Ostateczny kataklizm, to wie, że można coś takiego zrobić, chociaż jest to wbrew prawu. Ale postanowiono ich zostawić, też ze względów takich obyczajowych, tylko połowę tych mężczyzn ściągnięto, żeby pokazać tarczę z Orłem Śląskim, bo ta tarcza jest księcia właśnie. Kobiety, które tutaj są pokazane, są po jednej stronie, mężczyźni po drugiej, tak jak zajmowali miejsce w kościele. Mamy tutaj ojca rodziny i pięciu synów, matkę i dwie córki. Te dzieci, które są pokazane w białych koszulkach, to są dzieci, które nie dożyły dorosłości, no ale pokazano je też, żeby zostawić po nich pamięć. Obie kobiety, no więc wiadomo, że ta matka, ale też druga córka, to mężatki. Mają na głowie czepce małżeńskie, które miały taką opaskę pod brodę, taką podwikę. I jeszcze w XVI wieku kobiety wchodząc do kościoła powinny mieć zasłonięte włosy, ale również zasłaniały usta, ponieważ uważano, że tak samo włosy jak język niewieści to narzędzie szatana. Oczywiście uważano niesłusznie.